Siemka, siemka! Witamy! Zapraszamy na kolejny film. Jak już zauważyliście po tytule, dzisiaj będziemy czytali Wasze założenia o nas. Tak, czyli to ogólnie, co myślicie, co Wam się wydaje, względem tego, jak nas oglądacie po prostu na YouTubie. Co o nas uważacie, co myślicie, że jak w naszym życiu jest. Tak, jacy jesteśmy. Ogólnie to challenge... Chyba challenge można tak to nazwać, już śmiga po YouTubie. My zobaczyliśmy go pierwszy raz u Olur, także pozdrawiamy, może nas ogląda jakimś cudem. I pomyśleliśmy, że w sumie ciekawy pomysł. Trochę napisaliście, głównie były to miłe rzeczy, ale zdarzył się też jeden taki ostrzejszy, ale oczywiście odpowiemy, żeby nie było. No to co, zaczynamy? Zaczynamy, czytaj pierwszy. Tak, ja jestem zawsze gotowy. Okej, pierwsze założenie. Jesteście razem naprawdę szczęśliwi. Czy jesteśmy razem naprawdę szczęśliwi? Jak widać, to nawet teraz się uśmiechamy. Tak, no jesteśmy szęśliwi. Jakbyśmy nie byli razem szczęśliwi, to byśmy razem nie byli. No, także tu się zgadzamy. Założenie tak. Bardzo dobre. Ktoś dobrze założył. Następne. Jesteście bardzo pozytywni, a przede wszystkim normalnymi ludźmi. Czy jesteśmy pozytywni? Głównie? Raczej chyba tak? Tak, przeważnie tak. Przeważnie tak, ale też mamy jakieś tam gorsze nasze... Znaczy nam ciężko o samych sobie mówić. Najlepiej wy oceniacie, czy jesteśmy pozytywni. Znaczy, i osoby, które spotykają nas tutaj na co dzień. Tak. Znajomi, rodzina, ale... Ogólnie staramy się podchodzić tak z uśmiechem, szukać pozytywów w sytuacjach naprawdę nawet kryzysowych, ale nie powiemy, że nie mamy jakichś gorszych dni, nie? Tak. Bo też jest... Zdarzają się jakieś słabsze chwile, ale nauczyliśmy się już czasami smutek obrócić po prostu już w żart, w radość. Tak, no ale mamy takie... Na wszystkim potrafimy znaleźć tą iskierkę szczęścia, uśmiechu. Ale powiedziałabym, że to Paweł raczej mnie wyciąga z takich moich czarniejszych myśli, bo ja mam takie, że o Boże, nie damy rady, ja jestem panikara straszna, więc Paweł jest taką osobą, która nas sprowadza trochę wyżej i wyciąga, a... Tak nie uważam, ale dziękuję. Czy jesteśmy normalnymi ludźmi? No ja powiem, że z mojego punktu widzenia to mi czasami tej piątej klepki brakuje. A ty co myślisz? Nie, czy jesteś normalny? Ja myślę, że my jesteśmy totalnie nienormalni. Nie jesteśmy tacy jak wszyscy, bo każdy jest inny. Tak. No ale dziękujemy. Okej, dalej. Paweł, to jest dobre, to jest dobre, słuchajcie. Paweł bardzo się słucha Sylwii i jest o nią bardziej i częściej zazdrosny niż ona o niego. Czy ty się mnie słuchasz, Paweł? Bardziej. Bardziej niż ty mnie? Tak. Nie. Nie, raczej jestem taką duszą wojownika i lubię postawić na swoim. I jak coś powiem, to bardzo często nawet jak się mylę, to i tak swojej racji bronię, bo to jest najważniejsze, żeby bronić swoich przekonań. Nie powiedziałabym, że bardziej się słucha, a po prostu, że mnie słucha. Że mówię to, słucha tego, co do niego mówię. Jak mamy jakiś problem, o czymś dyskutujemy, prawda, to słuchamy siebie nawzajem, ale nie jest tak, że ja coś powiem i Paweł... biegnie jak piesek i wykonuje wszystko. Nie ma czegoś takiego. A czy jesteś o mnie bardziej i częściej zazdrosny niż ja o ciebie? Chyba nie. Chyba obydwoje jesteśmy o siebie bardzo zazdrośni. Znaczy bardzo. Znaczy co wiecie, w granicach takiego zdrowego rozsądku. W granicach tolerancji. Nie, że jak widzę, że Paweł rozmawia z jakąś koleżanką czy jakąś, nie wiem, klientką w sklepie, to tam podchodzę i robię dramat. Ale no jesteśmy o siebie zazdrośni. Myślę, że to jest chyba normalne w związku. Jak osobom sobie zależy na sobie, no to są o siebie zazdrośni. Tak. Kolejne. Gdy Paweł... Tu ktoś bardzo Pawła opisał. Ktoś mnie bardzo opisał. To akurat dziewczyna. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Gdy Paweł ma jakiś problem, dylemat dotyczący ich dwojga, to konsultuje się z Sylwią, ale i tak wychodzi na jej. Czy ja naprawdę wyglądam na taką załzę? No może ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Oczywiście, że jeżeli mam jakiś problem dotyczący naszej dwójki, to konsultuję to z Sylwią, bo byłoby to kretynizmem, gdybym sam za naszą dwójkę podejmował decyzję. No zawsze się konsultujemy. Ważna sprawa. A czy się słucham Sylwii? Tak, słucham się bardzo często. Czy wychodzi na moje w takich przypadkach? No w wielu sytuacjach wychodzi, gdy Sylwia ma po prostu rację. Tak, ale nie jest tak, że...
Ja mówię. Nie ma takiej twardej zasady, że dyskutujemy, a i tak wiadomo, że to, co Sylwia powie, to tak, tak zostaje. Nie, to Paweł też ma dużo. Jest wiele sytuacji, w których wychodzi na Pawła i w których robimy tak, jak Paweł stwierdził, że będzie okej. Ja się z tym zgadzam. Wiecie, ja zawsze się mogę rozpłakać, to mam jeszcze taką tajną broń. Zawsze łzy są jakimś plus 50 do skuteczności. Ale nie robię tak, nie robię. Kolejne, gdybyście mieli wybór mieszkać nawet w małym, a swoim mieszkanku w Polsce i pracować w Polsce za polskie wynagrodzenie, to wybralibyście to, aniżeli pracę za granicą tam, gdzie teraz. No ktoś nas chyba rozczytał dobrze. Tak, tak. Chyba to, nieraz to też mówiliśmy. Tak, to jest prawda, że oczywiście, że wolelibyśmy mieszkać w Polsce, gdybyśmy mieli już swoje własne mieszkanie, swój własny dom, swój własny kąt. I po prostu pracować na takim poziomie, że nam po prostu wystarczył. Nie potrzebujemy jakichś, nie wiadomo jakich gór pieniędzy i wygód. Chcielibyśmy po prostu żyć swobodnie, godnie i spokojnie. Nawet też mi się wydaje, że chyba też w jakimś vlogu powiedzieliśmy, że jakbyśmy mieli w Polsce mieszkanie własne, to raczej byśmy chyba się nie zdecydowali na wyjazd, bo nam jakoś, no nie powiem, żeby czegoś nam w Polsce brakowało, no. Tylko chcieli, każdy chce mieć jakiś kąt dla siebie, swoje cztery ściany, żeby. Chcieliśmy zdobyć jakieś zabezpieczenie, no, dlatego tutaj jesteśmy. I kolejne. Życie bez dzieci może być też waszym zdaniem trochę wygodne. Ja tak mam, dlatego jeszcze nie zdecydowaliśmy się na dziecko. Dzieci. Jesteśmy małżeństwem i temat dzieci jest bardzo tematem gorącym. Tak, dzieci to jest oczywiście ogromna odpowiedzialność i raczej ja bym tego nie stawiał w takiej kategorii wygody. Wygodnictwa, tak. No, nie wiem co, no to nie jest na zasadzie, że nie mamy, bo jesteśmy wygodni, jesteśmy oczywiście. Jesteśmy leniwi, czy że chcemy się bawić, cieszyć życiem. Ja uważam, że mając dziecko można się tak samo dobrze bawić, tak samo cieszyć się życiem, a może nawet można się cieszyć bardziej. Bo przecież mamy wśród naszych znajomych osoby, które już mają dwójkę, trójkę dzieci i nie siedzą w domach w porozciąganych dresach i nie wiem, wieczorów nie spędzają na płaczu, o Boże, moje życie się skończyło, tylko po prostu sobie żyją. A jeżeli chodzi o nas, to ja bym powiedziała, że nie mamy dzieci, bo po prostu jeszcze się na nie nie zdecydowaliśmy. Każda para, każda osoba musi zdecydować. To jest kwestia osobnicza i takie coś podejmuje się we dwójkę indywidualnie, nie za namowami rodziców, widzów czy w jakikolwiek inny sposób. I dla nas posiadanie dziecka dla samego posiadania, bo już wypada mieć, bo jesteśmy po ślubie, mamy lat 30 i już wszyscy dookoła mają dzieci, no to jest takie średnie tłumaczenie. My uważamy, że jak będziemy mieli zapewnienie takie, że wiadomo, dziecko też kosztuje. To nie jest tak, że sobie urodzicie i ono się gdzieś tam chowa samo sobie. Tak. Tylko też to jest nowy człowiek, któremu musicie przekazać wiedzę, przekazać to, czego nauczyli was wasi rodzice. Zadbać po prostu o niej. Musicie zadbać, bo tworzycie nową istotę, nowego człowieka, która kiedyś będzie po tym globie chodziła i też na pewno chcecie, żeby ta osoba miała wpojone jak najlepsze wartości. Także wszystko w swoim czasie. Tak, przyjdzie czas na wszystko. Kolejne. Zakładam, że jesteście razem szczęśliwi. To już właśnie się powtarzało. Odpowiadaliśmy. Jednak jak każde małżeństwo, czasem się kłócicie. Oczywiście. Tak. No, znaczy nie nazywamy tego kłótniami takimi, że rzucamy talerzami, nie wiem, wyzywamy się, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. Ale oczywiście jest czasami między nami ostrzejsza wymiana zdań. Uważamy, że każde najbardziej zgodne małżeństwo musi się kłócić, bo to jest taki moment, który pozwala rozładować niektóre jakieś sytuacje, kontrowersje, jakieś no, zwykłe sprzeczki w związku czy w małżeństwie są rzeczą normalną, bo jeżeli nie potraficie sobie wygarnąć, co wam się nie podoba, to nie będziecie tak samo potrafili z innymi sprawami sobie poradzić. No, szczerość, taka uczciwość i umiejętność powiedzenia tej drugiej osobie, że robi coś źle, jest także bardzo ważna. Tak, i ja uważam, że lepiej jest usiąść i sobie nawet powiedzieć,
przykrą prawdę i ja wiem, że czasami może to zranić drugą osobę, ale my wychodzimy z założenia, że lepiej usiąść i pogadać, niż się do siebie na przykład przez 3 czy 4 dni nie odzywać i uznać, że okej, bo po tych 4 dniach powiedzmy milczenia już i tak trzeba przejść do porządku dziennego i zaczynacie się odzywać, ale prędzej czy później w jakiejś kolejnej kłótni za tydzień, nie wiem, miesiąc czy pół roku i tak któraś ze stron w końcu nie wytrzyma i to z siebie wyrzuci, ale po takim czasie trzymania tego w środku to już będzie taka bomba, że no tak, no że może nawet, nie wiem, nie udźwigniecie tego i się po prostu tyle tego nazbiera i w przeciągu jednego dnia wyrzucicie z siebie to, co trzymaliście przez pół roku i się związek rozpadnie. No. A ja jeszcze dodam na koniec w odpowiedzi na to pytanie, że pamiętajcie, że taką przyjemną konsekwencją kłótni jest godzenie się. Tak. Więc czasami też warto się pokłócić, żeby potem móc się pogodzić. I tutaj mamy jeszcze dwa założenia. Widać naszą pewność siebie, wypracowaną pewnie po wielu różnych próbach życiowych. No już słuchajcie, swoje lata mamy. Tak. Trochę w życiu przeszliśmy, może po nas tego nie widać i myślę, że wielu z naszych widzów nawet nie jest sobie w stanie, tak patrząc na nas, wyobrazić tego, że no mamy ciężkie przeżycia ze sobą. Tak, mamy zaplecze zdarzeń i wydarzeń w naszym życiowych życiu. Niektórzy mogliby nie udźwignąć, my dźwigamy i jest fajnie. Jakoś dajemy radę i myślę też, że Paweł wyleczył Sylwię z depresji. To już musisz to odpowiedzieć. Czy ja miałam, ja nie powiedziałam, że miałam depresję, ale powiem szczerze, że tak jak spotkałam Pawła, to byłam, znaczy spotkałam po tym naszym już ponownym, jak już się po studiach. Tak, nie na studiach, tylko już później. Po studiach, jak już później bardzo dorosłym życiu. Zaczęliśmy się spotykać, to tak, rzeczywiście nie byłam w najlepszym zdrowiu, samopoczuciu psychicznym, miałam dość ciężki czas. No, Paweł wie. Wszystko wie o mnie, także on wie, co się tam ze mną działo, jak wyglądało moje życie na tą chwilę, kiedy z Pawłem Pawła wtedy spotkałam. I co, no, pokochaliśmy się i z Pawłem sprawił, że o wiele łatwiej, przyjemniej, lepiej mi się żyje. Pokochałam siebie dzięki niemu też w pewnym sensie. Także tak, mogę powiedzieć, że Paweł może nie z depresji, ale bardzo dużo dobrego wniósł do mojego życia. Dziękuję. Oj, się zaczerwienili. Tak, łezkiem się wokół zakręciłam, może nie widzicie. Słodziaku. Prawda. Dobra, następne. Moim skromnym zdaniem to jesteście zgodni i wspaniale się rozumiecie i uzupełniacie, ale pewnie jakieś kłótnie i nieporozumienia też są. To już odpowiadaliśmy. Tak. No i tutaj jeszcze dodaję, że nasza Wicka, że też jest w małżeństwie już przez jakiś czas i że wie, jak życie wygląda. No, także rozumiemy się. Ogólnie jesteśmy zgodni. No, tak. Ale tak jak wiadomo, samo to, że jesteśmy, ja jestem kobietą, Paweł jest mężczyzną, to samo to już czasami rodzi jakieś tam nieporozumienia, tak. Ze względu na to, że inaczej patrzymy na różne sprawy też, prawda? Ja jestem bardziej taka, że 150 myśli i rozwiązania, Paweł jest mocno taki zadaniowy, nie? Tak. Okej, okay. Kulturalnie pomocni i z sercem na dłoni. To już musicie wy jako widzowie ocenić. My uważamy, że jesteśmy oczywiście pomocni. Mm-hmm. To na pewno jesteśmy pomocni, bo gdy możemy, to pomagamy. Bardzo często, jeżeli nawet my musimy z czegoś zrezygnować na rzecz pomocy komuś, to nie mamy z tym większego problemu. Mm-hmm. Kulturalnie, no tak, staramy się być. I czy z sercem na dłoni? No, tak jak Paweł powiedział, czasami za to serce na dłoni nam się obrywa, niestety, bo jednak różnych ludzi na swojej drodze spotykamy, na pewno tak jak i wy. Już nasza ufność jest mniejsza niż była kilka lat temu, ale nadal pomagamy. Tak, nasze serce potrafi zaufać komuś, komu się później okazuje, że nie trzeba było zaufać. Tak, ale jeżeli chodzi o naszych bliskich, o naszych znajomych, przyjaciół, to jesteśmy pierwsi do pomocy, jak coś trzeba. Zazwyczaj zgodni, ale jak to zazwyczaj bywa, czasami małżeńskie kłótnie lub drobne sprzeczki się zdarzają. No to tak jak Wam powiedzieliście. Oczywiście. Jesteście skromnymi osobami. No wydaje mi się, że tak, nie jakoś nie obnosimy się ze sobą. Nie obwieszamy się, nie wiadomo czym, nie emanujemy sobą w towarzystwie, nie wiadomo w jaki sposób. Nie narzucamy swoich osób. Myślimy, że zawsze byliśmy skromni,
nawet mimo tego, że teraz żyjemy w Norwegii, możemy sobie pozwolić na troszkę wyższy standard życia, to nadal taki żyjemy sposób, jak żyliśmy poprzednio, tak? No tak, no, bo też oszczędzamy i ogólnie. Ale jeżeli chodzi także skromnymi, w sensie, że się, nie wiem, nie... może chodzi też w kwestii zachowania. Tak. Wiesz, o co chodzi. No, no to tak. Raczej tak. Raczej jesteśmy skromni. No i tutaj jest ostatnie założenie, właśnie te, na które, którym powiedzieliśmy na początku, że jest takie niby niezbyt fajne, ale też nie urażające, takie ze szpileczką, jak to mówiłem. Aż się zapowietrzyłam. Okej. Okay. 3 lata w Norwegii to trochę za mało na info dla innych użytkowników, takich jak wy, jest w necie miliony. Tak. To ja na początku jeszcze dodam, że w Norwegii jest 5,2 miliona mieszkańców, więc jeżeli takich jak nas jest miliony, to serdecznie polecamy poszukanie tych 999 tysięcy innych kanałów o tematyce takiej jak Posypano. A jeszcze, zanim jeszcze zaczniemy odpowiadać, ja przepraszam, może to jest głupie, ale jak przeczytałam to, to od razu mi się skojarzyło, że jest was miliony z reklamą, to chyba było Domestosa, jak te bakterie tam z sedesu uciekały. Jest nas miliony. I krzyczały, jest nas miliony. Dobra, ale to już wracamy tutaj. Więc słuchaj, odpowiem tak. Personalnie. Już napisałam, odpisałam też w komentarzu, ale oczywiście powiem jeszcze tutaj, że czy wiek, czy czas spędzony gdziekolwiek, to jest tylko i wyłącznie liczba. I to jest tak samo jakby zakładać, że zawsze 30-latek jest bardziej dojrzały od 20-latka. Przykładowo. A oczywiście wszyscy doskonale wiecie, że tak nie jest. I czasami osoba mająca lat 18 ma ze sobą bardzo dużo życiowych przeżyć. Tak, bo to życie i różne sytuacje definiują waszą tak jakby dorosłość, znajomość danego tematu. Tak, czy... no, tak jak właśnie Paweł powiedział, doświadczenia życiowe, przeżycia, to jest właśnie ta kwintesencja tego, co wiecie o danej sytuacji, o życiu, a nie to, ile czasu żyjecie. No, myślę, że w swoim otoczeniu też macie takie osoby, które mają na przykład lat 40, a zachowują się jakby mieli po 20. Są niedojrzałe tak jakby życiowo i podchodzą do życia z takim... Ale w tym też nie ma nic złego, bo jeżeli im się żyje tak dobrze, to jest ich życie. Oni prowadzą swój kanał pod tytułem Życie, tak? I oni na nim robią, co chcą. Tak, także to nie to, że chcemy tam kogoś urazić, ale nie można tak wrzucać do jednego worka i tak szufladkować ludzi. Jeżeli chodzi o nas personalnie, że 3 lata, to nie jesteśmy 3 lata, tylko już ponad 3 lata. Niedługo będzie 4. Ja uważam, że to, co tutaj przez te prawie 4 lata przeżyliśmy, zobaczyliśmy... I to, co wam przekazaliśmy, tak? Przede wszystkim na kanale. To myślę, że niejedna osoba, która żyje tutaj po 10, a czasami 20 lat, ma tyle doświadczeń związanych z Norwegią, co my. I też rozmawiamy z naszymi widzami i bardzo wiele osób, które żyją tutaj dłużej od nas, też potwierdzają, że no my bardzo dużo obserwacji... bardzo wiele rzeczy, o których wam opowiadamy, że oni dopiero to zauważyli po o wiele dłuższym czasie mieszkania w Norwegii niż my. Co jeszcze możemy wam powiedzieć odnośnie tego? To będzie najdłuższa odpowiedź na pytanie. Tak, no ale chciałabym wyjaśnić. Masz coś jeszcze do dodania? Nie, ja już nie mam nic do dodania. Ja jeszcze coś miałam. Uważam, że nawet nie powinniśmy się tłumaczyć, ale z racji naszej... A, wiem, co chciałam jeszcze dodać. Jeżeli chodzi o nasz kanał YouTube, my nie jesteśmy tutaj żadnymi ekspertami. To tak, nie jest nigdy kanał, nie był kanał ekspercki. To jest kanał, na którym my dzielimy się z wami naszymi przeżyciami. Naszym życiem. I uwagami jakimiś. Tym, co nas tutaj spotyka. Opowiadamy o tym, że na przykład, nie wiem, wyszliśmy na zewnątrz, zauważyliśmy taką sytuację i ją opowiadamy. I opowiadamy ją wam z naszej perspektywy. Z tego, jak my się czuliśmy bądź czujemy po zobaczeniu tego. Także to nie jest tak, że to są jakaś prawda objawiona tutaj i że każdy musi w to wierzyć. Tak samo jak mówimy o minusach, tak? O plusach życia. To są nasze subiektywne opinie. My wam opowiadamy, jak to wygląda z naszej perspektywy. Tak, jeżeli oceniamy naród norweski, jacy oni są, jak się zachowują, to też jest to nasz odbiór. I oczywiście nie mówimy, że każdy jest taki, bo są osoby różne. Tak samo jak my jesteśmy dwójką osób, mała grupa, ale jesteśmy dwójką różnych osób. Tak samo inne osoby, każda osoba jest inna. Nie ma dwóch identycznych osób. Tak. Nawet bliźnięta są różne, tak?
No my mamy swoje doświadczenia takie, bo spotkaliśmy na naszej drodze takie osoby. Wy mieszkające w Norwegii, nawet w Oslo, możecie mieć całkowicie inne doświadczenia i w ogóle całkowicie inny pogląd na Norwegię. I my to rozumiemy, i my to szanujemy, i my w tych swoich doświadczeniach, w tym całym przekazie mamy miejsce również na te wasze poglądy. To nie jest tak, że my się zamykamy tylko na to, co my mówimy i to, co my mówimy, to nikt nie ma prawa podważyć. Tak, więc tak samo jak my mamy luz na wasze opinie, tak, to fajnie, jeżeli wy też macie trochę luzu do tego, co my wam przekazujemy na kanale. Dokładnie. To było ostatnie pytanie, tak? Optymistycznym akcentem będziemy kończyć ten film. Dziękujemy wam bardzo, że napisaliście te założenia. Fajnie było poczytać troszkę o tym, co wy myślicie o nas. Mm-hmm. Fajnie było wam także odpowiedzieć. I zapraszamy was na naszego Facebooka, Instagrama oczywiście. Bardzo się cieszymy, że tam do nas dołączacie, że nasze grono również i tam się powiększa. Jeżeli nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszamy, klikajcie tego czerwonego guzika, ten czerwony guzik, tak powinno powiedzieć poprawnie. Poprawiam się, żeby nikt nie napisał, że mówię niepoprawnie. Że jesteśmy analfabety. A, tak. Okej, dzięki za dzisiaj, kochani. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie. Do zobaczonka, hejka.